Jan Prorok. Rzeczny prompt towarowo-osobowy, wypełniony po brzegi różnojęzycznym tłumkiem i kilkoma wojskowymi furmankami, sunął z wolna po linie do przeciwległego brzegu Oki. Był to cel naszej wielodniowej podróży. Wojskowy obóz szkoleniowy w Sielcach nad Oką. Był dzień 6 czerwca 1943 roku. Zbliżało się południe, kiedy po osiemnastu dniach podróży z przygodami nasza dezerterska siódemka wraz z dużą grupą tułaczy znad obu, Irkucka i semipołatyńska, stanęła u celu. W sieleckim lasku nad oką, wśród zielonkawych wojskowych namiotów. Baczność! W dwóch szeregu zbiórka! Tak, tak, jeden obok drugiego, ramię przy ramieniu, łokieć przy łokciu. Komenderował z zapalczywością starszy strzelec Zygmunt Sadowski, jak się później okazało, dowódca plutonów w tworzącej się pierwszej kompanii fizylierów. Równaj w prawo, na prawo patrz, padały słowa polskiej komendy, zrozumiałe dla wszystkich, ale niewielu wiedziało, jak taką komendę należy poprawnie wykonać. Byliśmy bowiem, jak się wyraził jeden z oficerów, surowym, zabiedzonym materiałem. Obywatelu poruczniku starszy strzelec Sadowski melduje grupę cywilów na zbiórce. Dziękuję, dajcie spocznij, odezwał się łamaną polszczyzną szczuplutki oficer z dwiema gwiazdkami na rosyjskim, dopasowanym mundurze. Podporucznik Julian Szczęsnowi, z dowódca kompanii, bo o nim mowa, Polak z Rygi, odebrał raport i ze swym zastępcą plutonowym podchorążym Bronisławem Zdończykiem przeszedł przed frontem tułaczy i martwych wstańców. Potem, wracając, przyglądał się każdemu tułaczowi z osobna. Czasem o coś pytał i niektórym z nas kazał wystąpić z szeregu. Mianuję was dowódcami drużyn, powiedział, gdy ustawiliśmy się według wzrostu. Wy będziecie dowódcą pierwszej, wy drugiej, a wy dziewiątej. Kto ma jakieś pytania? Pytania oczywiście były, a właściwie jedno zasadnicze. Jak ja mogę być dowódcą drużyny, nie mając w ogóle pojęcia o służbie wojskowej? Jak mogę dowodzić pod oddziałem, kiedy nie mam w tym kierunku żadnego przygotowania? Nie szkodzi, my o tym wiemy, odrzekł miękkim wileńskim akcentem podporucznik Szczasnowicz. Ale teraz nie pora na takie dyskusje. Każdego dnia po południu my obaj z plutonowym Będziemy szkolić was, a następnego dnia, przed południem, wy będziecie szkolić swoich podwładnych drużyna. Zrozumiano? Pierwszy wojskowy obiad w obozie sieleckim smakował wszystkim wyśmienicie. Była, pamiętam, zawiesista grochówka ze skwarkami wielkości dużego paznokcia i kawałkami chudego wieprzowego mięsa z amerykańskich konserw. Czas mijał nieubłaganie. Życie obozowe i polowe toczyło się normalnie, to jest zgodnie z planem. Wykłady, wymarsze, biegi i alarmy stawały się naszą szarą codziennością. W drodze na poligon i z powrotem zawsze musieliśmy śpiewać. Śpiewaliśmy różnie i różne różności, ale najczęściej, bo najmocniej wpadało do serc martwych stańców, pierwszą dywizję. My, pierwsza dywizja, honor i ojczyzna, marsz, marsz. No, melodię popularnej niegdyś pierwszej brygady Legionów Piłsudskiego. Co początkowo było prawie obowiązkowe, zaś z czasem niemile widziane. Wacław Zakrzewski Po dłuższej podróży dojechaliśmy wreszcie do stacji Diwowo. Było to dnia 13 czerwca 1943 roku. Koniec podróży. Idziemy około pięciu kilometrów, mijając po drodze miasteczko wielkości dużej wsi z cerfią. Jest to miasteczko o nazwie Sielce. Zaraz za Sielcami płynie oka. Ma ona całą masę zalewów i starych koryt. Rzekę przepływamy promem, potem kawałek łączki i już widać na skraju lasu bramę, a obok niej wartownik. Jak Boże kocham w polskim mundurze. Brama jest tylko symboliczną bramą, gdyż od niej nie ma żadnego ogrodzenia. Postawiona jest nad drogą, którą wchodzi się do lasu i wisi na niej napis Witaj, żołnierzu, wczorajszy tułaczu. Przechodzimy przez bramę. Po lewej stronie dróżki stoją domki oficerskie, dalej po prawej stoi duży dom. To budynek komisji poborowej i punkt przyjęcia. Na tym domu flaga biało-czerwona, nasza, polska flaga. Po tylu latach znowu zobaczyłem naszą biało-czerwoną, łopocącą, wysoko i dumnie uczucie, jakby powróciło się z długiej podróży do domu, jakaś radość i smutek jednocześnie chwytają za serce, a gdy tak staniesz i patrzysz, ciesząc się widokiem tej twojej biało-czerwonej. Wchodzimy do sali pojedynczo. tam siedzi kilka osób i jeden lekarz. Pytania: Skąd teraz, gdzie mieszkasz w Polsce, czy służyłeś wojsku, dlaczego tu przybyłeś, i tak dalej, i tak dalej. Potem do lekarza. Zważyli, zmierzyli, na co się skarżysz, ale kto by się skarżył wszak nie po to jechał taki szmat drogi, aby tu się skarżyć. Każdy wolał zataić, co mu dolegało, aby tylko przyjęli, aby tam już nie wracać. Lekarz osłuchał, opukał i zadecydował, że zdrowy. Dostaję skierowanie do trzeciego pułku piechoty. Zgłosiłem przybycie, i skierowano mnie do pierwszego batalionu. W batalionie nie było chwilowo dowódcy. Kazano mi poczekać. Lepiej idźcie w tym czasie coś zjeść, na pewno jesteście głodni. Macie tu kartkę do kucharza, da Wam jeść. Przyszedł dowódca batalionu i odesłał do drugiej kompanii strzeleckiej. To te namioty pokazał. Idę i zgłaszam przybycie. Dowódca kompanii mówi dobra, pójdziecie do piecyka. Tak nazywał się dowódca pierwszego Plutonu: To twoje miejsce. Kapral Piecyk wskazał mi pryczę w namiocie zbitą z desek i wypełnioną słomą. Zastępcą dowódcy kompanii do spraw politycznych jest oficer bez stopnia o nazwisku Niemiec. Po rozmowie ze mną, a czynił to z każdym nowym, mianował mnie zastępcą Plutonu do spraw polityczno-wychowawczych. W niedługim czasie zostałem szarżą. Do moich obowiązków należało między innymi pozytywne oddziaływanie na kolegów. Dostawaliśmy jeść i do momentu otrzymania munduru mieliśmy zapoznać się z obozem, kolegami i życiem żołnierza. Po kilku dniach zebrało się więcej takich jak ja bez mundurów. Zebrano nas i poszliśmy na drugi koniec obozu, gdzie znajdowała się łaźnia. Stajemy z jednej strony baraku i komenda: rozbierać się, zostawić tylko pieniądze i rzeczy wartościowe, wszystko inne, rzucać na stertę i wchodzić do baraku. Z tych naszych ubrań łachów powstało ogromne ognisko. Po wejściu do baraku, najpierw strzyżenie głów do gołej skóry i pod prysznice. Po umyciu się przechodzimy do drugiego pomieszczenia. W drzwiach stoi sanitariusz i smaruje jakąś maścią, pozostały jeszcze zarost, bo wszyscy przecież mieliśmy wszy. W drugim pomieszczeniu dostajemy bieliznę, dalej ubranie, potem buty, czapki, pasy i całe oporządzenie żołnierskie. Pełne naręcze tych ciuchów. Jeżeli rozmiar nie ten, należy wymienić się z kolegami. Zakładam pierwszy raz mundur wojskowy, wszystko czyściutkie, świeże. Ubrani w mundury ustawiamy się przed barakiem. Każdy z nas wygląda teraz inaczej niż przed godziną, trudno się rozpoznać. Jest przy tym dużo śmiechu. Dywizja otrzymuje zwiększone przydziały żywności, aby odżywić ludzi wycieńczonych różnymi warunkami życia. Powoli wojsko zaczynało odżywać. Zaczęły się już zajęcia. Najpierw porządkowanie terenu, upiększanie wokół namiotów i temu podobne prace. Przeżyłem kiedyś wzruszenie. Idąc koło sztabu dywizji usłyszałem dźwięki hejnału Mariackiego. Tu o dwunastej w południe, tak jak w Polsce, trębacz grał nasz hejnał krakowski. Szedłem powoli, aby usłyszeć cały hejnał. Zaczęła już pracować poczta polowa. Chłopcy piszą listy do rodzin, które zostały w ZSRR. A gdzie ja mam pisać? Przez front, poczta przecież nie chodzi, a czy ja wiem, kto tam został żywy? Skończyły się dni organizacji i wypoczynku. Zaczęto szkolić i nadrabiać stracony czas. W ciągu dwóch miesięcy, przez lipiec i sierpień, bez przerwy ćwiczenia i wymarsze dniem i nocą, byliśmy tak zmęczeni, że każdą wolną chwilę wykorzystywało się na odpoczynek, chociaż mieszkaliśmy w namiotach, to sypiało się wszędzie. Powoli nabieraliśmy wyglądu wojska i uczyliśmy się sztuki wojowania i dyscypliny wojskowej. 15 lipca 1943 roku na placu alarmowym w obecności Wandy Wasilewskiej i księdza Wilhelma Kupsza odbyła się przysięga całej dywizji. Najpierw generał Berling złożył wobec całej dywizji uformowanej w czworobok na ręce księdza przysięgę, a potem nastąpiło wręczenie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo polskie w ZSRR dla pierwszej polskiej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Po uroczystościach wręczenia sztandaru cała dywizja złożyła przysięgę na nowo otrzymany sztandar. Przysięga odbyła się bardzo uroczyście. Po przysiędze odbyła się defilada. Tak się złożyło, że na trzeci dzień po przysiędze odbył się sąd nad dezerterami, którzy zostali skazani na karę śmierci. Oddalili się oni samowolnie do Riazania około dwudziestu kilometrów, i tam ich złapała rosyjska patrolka. Przyprowadzili ich do obozu i posądzili o dezercję. Na następny dzień po sądzie odbyło się wykonanie wyroku. Sąd dla przykładu wydał taki surowy werdykt. Za budynkiem sztabu był rejon zakwaterowania kompanii Fizylierek, i one miały własną strzelnicę. Na tej strzelnicy zebrano całą dywizję. Utworzono z jednostek czworobok, zostawiając jeden bok wolny. Tu znajdowała się bojnia, czyli miejsce, gdzie padają pociski w czasie strzelania. Tam zostali ustawieni skazani. Jednego z nich ułaskawił dowódca dywizji, zmieniając mu wyrok śmierci na 10 lat więzienia. Pozostali dwaj nie pozwolili sobie zawiązać oczu. Ksiądz Kuprz podszedł do nich i udzielił im ostatniej pociechy. Stanął Pluton egzekucyjny z kompanii Fizylierek. Padła komenda: W dezerterów ognia! Kuknęły strzały. Konali krótko. Po egzekucji wszyscy bali się gdziekolwiek oddalić. Było to tak sugestywne, że jeszcze dzisiaj mam całą tę scenę przed oczyma. Byli, żyli i już ich nie ma, a tam gdzieś w ich domu rodzinnym na nich czekają, jednak szkoda ludzi. W ostatnich dniach sierpnia ogłoszono alarm bojowy dywizji. Alarm ogłoszono o godzinie 21.00 i po zameldowaniu dowódcy dywizji o gotowości pododdziałów od razu nastąpił wymarsz. Marsz odbywał się kompaniami. Każda kompania szła według azymutu, to znaczy, że kierowano się wyłącznie kompasem. Rano połączyliśmy się w bataliony i maszerowaliśmy dalej, bez jedzenia i bez wody. Wszystkie studnie były odstawione. Przez posterunki. We wszystkich wioskach, jak również przy rzeczkach, stały posterunki i broniły dostępu do wody, tłumacząc, że woda jest zatruta. Nie dostawaliśmy jedzenia. Jedynie wyjaśniono nam, że kuchnie są zbombardowane, tak maszerowaliśmy, bez jedzenia i picia, stale słysząc tylko szybciej do przodu, nie rozciąga się dołączyć. Jako zastępca dowódcy plutonu. Szedłem za Plutonem, i pilnowałem, aby Pluton za dużo się nie rozciągał i aby nikt nie został, bo by się zgubił w nieznanym terenie. Ja też ledwo już szedłem, gdy zobaczyłem żołnierza z mojego Plutonu, jak siedział na kamieniu przydrożnym i dalej już nie miał siły iść. Każę mu powstać i iść, a on nie chce. Daję mu rozkaz dołączyć do Plutonu, a on wtedy tak do mnie mówi: Zastrzel, bracie, ja i tak już dalej nie mogę. Tu skończy się moja droga do Polski. Miał około czterdziestu lat. Co mam z nim zrobić? Żal mi go. Zabrałem karabin i plecak, wziąłem go pod rękę i jakoś poszliśmy dalej. Po pewnym czasie odebrał swój bagaż i dogoniliśmy pluton. Około godziny siedemnastej wyszliśmy na pozycje wyjściowe, szykując się do natarcia. Nacieraliśmy na przestrzeni około pięciu kilometrów, cały czas biegiem, z bronią gotową do strzału, z ckm i artylerią za czołgami. Serce podchodziło pod gardło i dusiło, tak że tchu nie można było złapać. Po zakończeniu natarcia dano nam obiad. Kto nie zdążył zjeść, musiał zostawić jedzenie. Wymar z lasu odbył się na zasadzie alarmu. Idąc w kolumnie chciało mi się strasznie pić. Szliśmy drogą polną, na której po deszczu były kałuże. Przed nami maszerowała artyleria konna. Po tych kałużach przejeżdżały działa i przechodziły konie. Gdy nadeszliśmy do tych kałusz, tak chwytaliśmy wodę do hełmu i piliśmy ją. Ja też tak gasiłem pragnienie. No i nigdy nic mi się nie stało. Maszerowaliśmy całą noc i nad ranem doszliśmy do obozu. Przed obozem koło mostku stał generał Berling i przyjmował defiladę powracających jednostek. Obok niego stali dowódcy pułków. Szły więc bataliony i kompanie, a kto upadł w marszu, to omijano go i szło się dalej. To była defilada, jak rzadko się spotyka. Żołnierze dobywali resztek sił, aby iść wyprężonymi, wyprostowanymi, udając, że tak mogą iść jeszcze daleko, chociażby do samej Warszawy. Józef Franczak. Moje wspomnienie o Sielcach to wspomnienie o długich, monotonnych dniach. Wypełnionych musztrą i ćwiczeniami, a w wolnych chwilach rozmowami z kolegami i śpiewem. Wyżywienie było niezłe. Zwłaszcza smaczne były konserwy z napisem: Schinaja Tuszonka, na których pod spodem można było dostrzec angielskie etykietki. Chodzi o etykiety w języku angielskim. Tuszonka była produkowana w USA i dostarczana do ZSRR w ramach wojennej pomocy państw aliańskich. Z początku używaliśmy podczas ćwiczeń wojskowych drewnianych karabinów, potem stopniowo uzupełniano nam uzbrojenie i umundurowanie orzełki na czapkach mieliśmy typu wrona. Jak na razie był to jedyny wtrend ideologiczny komunistów. Starano się bowiem zwłaszcza na początku, stworzyć nam prawdziwie polską atmosferę. Byli polscy kapelani, a więc i nabożeństwa polowe, były patriotyczne apele i polskie pieśni. Był sztandar z napisami za naszą wolność i waszą i honor, Bóg i ojczyzna oraz z wizerunkiem Kościuszki w środku. Natomiast musztra, salutowanie, a także częściowo nazewnictwo pododdziałów były sowieckie. Mączyło się tak jak najbardziej z brakiem oficerów, tylko nieliczni byli Polakami. Inni powoływali się na polski rodowód. Pamiętam, jak jeden z oficerów, podpułkownik Piotrowski, podczas jakiejś uroczystości chyba, niedługo przed skierowaniem na front, krzyknął, niech żyje Józef Piłsudski. Może się pomylił? Miało być Stalin, a może pomylił się specjalnie? Odpowiedziało mu nasze głośne i radosne hurra. Tego oficera już potem nie zobaczyliśmy. Zaszczyciła nas natomiast wizytą szefowa ZPP Wanda Wasilewska. Żartowali nieraz, że to ona, Wanda. Przyjaciółka generalis Simusa jest prawdziwym dowódcą dywizji, a nie Bedling, który wtedy został generałem. Oficerowie polityczno-wychowawczy, czyli politruki, zachowywali się na początku pościągliwie, nie narażali się przygotowującym się intensywnie na front żołnierzom. A my atakowaliśmy ich często kłopotliwymi pytaniami.